I dwudziestolecie międzywojenne, które tutaj w wypadku naszej polskiej literatury jest skupione wokół wreszcie odzyskanej po 123 latach niepodległości. Podkreślam to często i teraz też to zrobię, że rok 1918, w którym bardzo dużo zmieniło się w Europie, w wielu literaturach europejskich rozpoczyna okres nazywany współczesnością. Z takim też podziałem możecie się zapoznać w niektórych przewodnikach czy książkach. Dla nas jednak, a tutaj jakby stają po stronie maturzystów, najważniejsze jest powiązanie dwudziestolecia z określonymi lekturami, jak również grupami poetyckimi, które powstają po tym odzyskaniu niepodległości. Chciałabym, żebyście co najmniej kojarzyli dwie z nich, bo było ich więcej, a więc Skamandra i Awangardę Krakowską, bo te dwie grupy poetyckie najsilniej wpłynęły na polską literaturę. Skamander to taka grupa sytuacyjna poetów, którzy nie mieli jakby własnego manifestu, tworzyli na początku takie żartobliwe scenki kabaretowe, spotykali się pod pikadorem, tworzyli czasopismo o tej nazwie, a nazwa grupy w ogóle brała się od nazwy rzeki otaczającej Troję według mitologii. Skamandryci, na przykład tacy jak Lechoń, Słonimski, Wierzymski czy Tuwim, przede wszystkim rozpoczęli swoją twórczość od takiej postawy, która miała być mocno nowoczesna. Czyli do poezji dostaje się codzienność, bohaterem staje się zwykły, szary człowiek. Poezja nie stroni też od języka potocznego, a nawet grubiańskiego i rezygnuje z tej roli poezji martyrologicznej, poezji takiej wieszczej. W związku z tym pojawiają się dosyć radosne utwory, w których przejawia się taka chęć życia, pęd życia, fascynacja miastem, proste, że tak powiem, czynności, które stają się przedmiotem wiersza. Słynny jest już utwór Tuwima do krytyków, Chrystus miasta, czy też pojawiające się ostatnio na egzaminach próbnych utwory takie jak Zielona mam w głowie Wierzyńskiego. Oczywiście z czasem ta grupa skamandrytów zmienia się, ewoluuje. Każdy jakby ma swoją własną półkę. Niekiedy też działalność niektórych poetów skamandra jest związana ze skandalami, jak chociażby niektóre wiersze Tuwima, na przykład ten zaczynający się od słów a psztyfikanci grubej Berty. Niemniej jednak, moi drodzy, należy skamandrytów kojarzyć właśnie z tak. Po pierwsze, z radością życia, z postrzeganiem innej roli poety. To jest członek tłumu, to jest szary człowiek, on nie jest nikim wybitnym. On dostrzega w tej codzienności, w tej zwykłej jeździe tramwajem coś niesamowitego. I Awangarda Krakowska, i tu na przykład wiersze Przybosia czy Pajpera, grupa, która miała już własny manifest zatytułowany Nowe Usta. I z czym należy kojarzyć tę poezję? Po pierwsze, trzy razy M, miasto, masa, maszyna, jako główne tematy, ale też podejście do struktury wiersza i jego treści inne. Owszem, fascynacja techniką, rozwijającym się budownictwem, mechaniką, ale też i poezja, która jest konstruktem, poeta, który jest rzemieślnikiem, poezja, w której mamy spiętrzone metafory, ekwiwalenty słowne, elipsy, której wiersz jest konstruktem bardziej niż takim wylaniem na papier własnych emocji. W dwudziestoleciu pojawia się też pojęcie kultury masowej. Pojawia się przecież kino, pojawiają się kawiarnie, kabarety. Stąd też powszechność dostępu do tego rodzaju przybytków, no i tych zjawisk. Ale też dwudziestolecie to nurty w psychologii, które wpływają na pojawienie się powieści psychologicznej. Freudyzm, a więc wywodzące się od nazwiska Freuda przekonanie, że człowiek składa się nie tylko ze świadomego ja, ale także z podświadomości, która ma znaczny wpływ na jego życie i zachowania, i to widać chociażby w tych powieściach dwudziestolecia,
I behawioryzm, nurt psychologiczny, który wziął się od amerykańskich psychologów twierdzących, że nie istnieje coś takiego jak dusza, a nasze zachowania wynikają po prostu ze społeczeństwa i kultury, w której się wychowaliśmy, tak jakbyśmy byli wytresowani przez określone sytuacje. Trafia to do powieści psychologicznej, w której widzimy na przykład kształtowanie się bohatera, Przedwiośnie. Ale też pojawia się powieść polityczna, którą zarówno Przedwiośnie jest. Pojawiają się też konstruktorzy dziwnych światów, a więc poeci i twórcy awangardowi, którzy posługują się groteską, którzy posługują się fantastyką, którzy posługują się właśnie tym irracjonalnym, powiedziałabym, podświadomym dążeniem do pokazania rzeczywistości na opak. Witkacy, Gombrowicz chociażby. I pojawia się właśnie powieść awangardowa, jak chociażby Ferdydurkę Gombrowicza. I też w poezji późniejszej lat 30., na przykład Żagarystów czy drugiej awangardy, tutaj Miłosz albo Czechowicz, pojawia się katastrofizm, czyli takie skłonności wizyjne, trochę elementów romantycznych, ale przede wszystkim przewidywanie katastrofy, przewidywanie nadchodzącego nieszczęścia. Tak jakby przeczuwali, że wkrótce nadejdzie horror II wojny światowej. Na przykład w wierszu Miłosza Obłoki albo w słynnym już utworze Żal Czechowicza, o którym mówi się, że poeta przewidział tam własną śmierć, która rzeczywiście nastąpiła we wrześniu 1939 roku.